Siemaneczko, cześć, witajcie, z tej strony Xero i jest to trzeci odcinek serii Zapytaj Xera. Okej, w tym odcinku tutaj mam 5 przygotowanych pytań zadanych przez was, ponieważ pytania były związane z Minecraftem i ogólnie nie zadowoliły mnie te pytania, więc proszę was o lepsze pytania i związane z innymi grami oraz życiem na przykład. Okej, przejdźmy do pierwszego pytania. Kurus zapytał, czy mam dziewczynę. Nie, nie mam dziewczyny. Oraz drugie pytanie od Kurusa. Na jakim serwerze założyłeś pierwszą gildię? Założyłem pierwszą gildię na serwerze SKKF-a. Przejdźmy od razu do drugiego pytania zadanego przez Ciacho. Zadał on kilka pytań, więc odpowiem na nie wszystkie. Czy podczas klepy jesteś zdenerwowany, czy opanowany? Zazwyczaj jak się klepałem i grałem na tych hardkorach, byłem opanowany, no ale jak były jakieś ważniejsze klepy, niekiedy mogłem być troszeczkę zdenerwowany. Kogo lubisz, znasz najbardziej z hardkora, czy znasz kogoś w realu z HC? Osób na hardkorze bardzo dużo lubiałem, a z hardkora to znam Wika, ponieważ z nim chodzę do klasy. Ile masz FPS-ów bez nagrywania? 100, 200, różnie. Podaj właściwości komputera. Wszystko macie w opisie całego kanału na YouTubie. Czy nagrasz serii z widzami? To już było, tak się pytam, jak to będzie wyglądać. Chciałbym nagrać ogólnie serię z widzami w CS-ie na przykład, że wy będziecie grać na przykład 1 vs 1. Okej, przejdźmy do trzeciego pytania. Rafał zapytał, skąd pomysł na gildy Time i na nick? Na nick odpowiedziałem w drugim odcinku, więc już na to nie będę odpowiadał. Ale skąd pomysł na gildy Time? Narwix, czyli założyciel gildy, tam w Wiku zazwyczaj zarządzaliśmy w tych początkowych edycjach, 5 i 6, wszedł na jakieś forum o Metinie i szukał nas w gildy, akurat znalazł Time, Showtime. Na jakim serwerze grasz najwięcej? Zadał to pytanie Otrox. Kiedyś, jak jeszcze grałem, to oczywiście to był mcskkf.net oraz mchc.pl. Teraz najwięcej czasu spędzam na swoim serwerze, ogarniając wszystkie rzeczy oraz bardziej tak z poziomu administracji. Przejdźmy do ostatniego pytania zadanego przez alkaplay137. Pytanie, urodziłeś się w 2000 roku? To ty masz 14 lat, bo wyglądasz na 25. Teraz inaczej troszeczkę wyglądam niż pół roku temu, więc moim zdaniem nie wyglądam na 25 lat, ale napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. I tak, to jest prawda, że się urodziłem w 2000. Słuchajcie, proszę was o lepsze pytania, ponieważ te takie pytania no, były średnie, co mogłem coś opowiedzieć, więc oczekuję od was większej ilości pytań. I to byłoby na tyle. Nara.